Cześć. No, chciałem Wam pokazać to akwarium, o którym ostatnio mówiłem. Na rybku. Akwarium 30 litrów. Troszkę nietypowy kształt, bo ono jest wyższe, wysokie dosyć. Ono tam 30 chyba. 30 prawie centymetrów wysokie jest, więc takie dość nietypowe, ale jak dla mnie, dla na rybku jest super. Tym bardziej, że cena była naprawdę okazyjna. I mi się podoba. Jak widzicie, filterek jest nowy, też na powietrze. Dorobiły się rybki grzałki. W tej chwili trzymam 26 i 8 w tej chwili jest, chociaż grzałka nie grzeje, bo jest ustawiona na 25 stopni. Po prostu ciepło mam w domu i taka temperatura jest. Także nie jest źle. Oprócz tych gupików, które mają dzisiaj 25 dni, jak to liczyłem, słuchajcie, widać je, nie? Wrzuciłem tutaj dla porównania, no jest ten drugi rzut na rybku gupika, te mniejsze, w ubiegłym tygodniu, które się wykociły. I wrzuciłem dwie molinezje, słuchajcie, ze 112 małe. One się wykociły, mają dokładnie tyle, co te starsze gupiki. To tam różnica dnia czy dwóch jest. I zobaczcie, jaka jest różnica między molinezją, która chowała się w 112, gdzie miała mało pokarmu, gdzie musiała się chować przed większymi rybami, a gupikiem. Niektóre gupiki są większe od tych molinezji. Gdzie, słuchajcie, molinezja już jak się rodzi, to jest zdecydowanie większa od gupika, nie? I zobaczcie, ile daje karmienie, nie? Karmienie regularne, dosypywanie żarcia. Także stąd ten odłów, chcę odchować te gupiki. W tej chwili z tych dwóch miotów to jest około 40 sztuk, bo tam na ostatnim filmie mówiłem tam chyba o 11 czy 12, ale później jeszcze się okazało, że coś mi pływa w akwarium. Nie wiem, czy one wylazły przez ten kotnik, czy druga samica się wykociła jednocześnie, nie mam pojęcia. W każdym razie dołapałem ich więcej i odłowiłem, nie? I z tego kotnika one wylądowały sobie tu. Odnośnie jedzenia, słuchajcie, od piątku zacząłem je karmić artemią. Tu obok stoi maszynka do artemii. Produkcja trwa, także jest super, są bardzo chciwe na tą artemię, że tak powiem. Zrobię film z karmienia artemią na pewno, bo oprócz nich tą artemię dostają jeszcze endlery i wszystkie. I dorosłe endlery, i małe, równie chciwie tę artemię pożerają. Te też. Te już dzisiaj zauważyłem, że jak tak sypnąłem płatkowanego raz, to tak aż nie bardzo, chodziły pluły skubane, wiecie? Tak zasmakowały w tej artemii. No, niemniej na pewno będę podawał im spirulinę. Oprócz artemii będę podawał im spirulinę, bo no jakieś rośliny ich potrzebują składników, tak? Żyworódki jednak, ta dieta musi być urozmaicona i też muszą mieć pokarm roślinny. Glonów w tym akwarium praktycznie jeszcze nie ma, to co tam na szybach widzicie, to ono może być brudne, bo ja tam niespecjalnie, może niedokładnie wymyłem, zanim je przyniosłem. No i wsadziłem rośliny, żeby podprodukować właśnie może trochę glonów na tych roślinach. To tam przycinka w 112, co tam zostało, to ziemia ogrodowa, trochę piasku i tak powtykałem. Także liczę, że troszkę te rośliny tu urosną, a może niech urosną, to się też już coś pójdą na sprzedaż. Także też będzie coś, jakiś zysk z tego. Oczywiście są tymczasowo, dlatego są w kubkach podłoża, nie mam zamiaru tu dawać. Tutaj troszkę piasku się wysypało przy wkładaniu tych roślin, ale to przy odmulaniu najbliższym ten piasek sobie ściągnę. Na razie, tak jak mówiłem, muszę robić często podmiany, co dwa dni praktycznie, bo no, ten filtr nie jest dojrzały, tak? To jest nowy filtr, w ogóle nie jest dojrzały. Zmieniłem, tamten był mniejszy, ten jest większy, więc wolałbym tutaj większy, żeby sobie bąblował i dlatego muszę robić podmiany, nie? Do podmian mieszam sobie wodę, biorę trochę z 84 i trochę kranówki dolewam. Także takie mieszane podmianki rosną. Także mamy na dzisiaj, tak, jak widzicie, na rybek gupika. One, no, brzuszki mają pełne, bo niedawno była artemia. Także są ciekawskie, wszędobylskie, wszędzie pływają. Zupełnie też, słuchajcie, inne zachowanie, jak znajdowały się w tym kotniczku tam takim, wiecie, na szybę przyklejonym.
A tutaj to zupełnie inne zachowanie ryby. Swobodnie pływają, swobodnie żerują po całym zbiorniku. No, a tutaj co widzicie, to jest czujnik od termometra, nie? Od temperatury, także to jest zawieszone. Musiałem go jakoś obciążyć, żeby zatonął po prostu. Wiem, że jest przy grzałce, nie powinien, no ale tak już. Tak sobie leży, bo tak mi wygodnie, to tam mogę sobie w każdej chwili przełożyć. Jest o tyle fajne, że to mogę wyjąć i przełożyć nawet do drugiego akwarium. Dobra, kochani, to chyba dzisiaj tyle. Dzięki za oglądanie, dzięki za komentarze, dzięki za łapki w górę. Do zobaczenia, hej.